Witam wszystkich serdecznie. Chciałem Wam pokazać, jak jest zbudowany hammerhead. Zbudowany jest z depronu 6 mm i 3 mm. Jest to górnopłat typu kaczka. Silnik pchający. Sterowanie typu delta. Bateria się mieści w kokpicie. Na rzepa, odbiornik 3-kanałowy, regulator 20 A. No jest to prototyp, także powiedzmy w środku wygląda trochę spartańsko, ale działa. Aż się dziwię, że ten model tak przyjemnie lata. Kabinka na magnes. Fajnie się trzyma, to wystarczy. Tutaj z przodu mamy, zrobiłem wlot chłodzenia elektroniki. Jak widać, jest przyklejony tutaj ciężarek 10 gramów, żeby go wyważyć z baterią 1300 mAh S3 amperogodzin. Odkręcę teraz skrzydło, które jest przymocowane na dwie śruby nylonowe. Planowałem go robić demontowalnego, żeby do bagażnika chować, ale w sumie jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym demontował go na czas transportu. Ale dzięki temu pokażę Wam, jak wygląda w środku. Dwie śrubeczki. Podnosimy. O. Odpinamy serwa. I to w sumie jest całe skrzydło. Skrzydło ma dwa dźwigary w okolicach otworów. Jeden dźwigar jest pociągnięty przez całą rozpiętość skrzydła. To są bodajże rurki Fi5 albo Fi6 węglowe. Profil skrzydła KFM3 Klima Fogelman z depronu 6 mm jako podstawa. A następnie tutaj na górze jest 3 mm. To jest mięciutkie. Tutaj pod spodem są takie podkładki, żeby jakby uzyskać standardowy profil KFM3 3 x 6 mm. Są tutaj puste przestrzenie. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że to skrzydło jest na ogonie. I musimy zrobić lekki ogon. Tutaj są części wlotów silnika. Są to tylko takie atrapki. Nie ma tutaj przepływu powietrza. Jeszcze w skrzydle chciałem pokazać stateczniki pionowe. Które są dość długie, wystają poza spływ skrzydła. No w trakcie badań okazało się, że statecznik, który kończyłby się powiedzmy tutaj, na końcu cięciwy, był nieefektywny. A ja chciałem, żeby zminimalizować wysokość tych stateczników i żeby jakby to uzyskać, musiałem je wyciągnąć poza kadłub. Pod spodem widać sylwetkowe rakiety, które są podczepione na pylonach.
Te rakiety również pełnią funkcję stabilizująco-kierunkową. Kadłub jest, czy powiedzmy wloty silników są przelotowe. To jest wszystko tutaj puste w środku. Kadłub, jak powiedziałem, jest zrobiony z depronu 6 mm. To jest prototyp. Trochę różni się od planów w tej części tylnej. Robiłem to zupełnie bez planów, rysując wszystko na depronie i wycinając na bieżąco, dopasowując część jedna do drugiej. No i jakoś to tak, powiedzmy, wyszło. Za to później miałem problem, żeby zrobić z tego plan. Dziurki. Ciekawostka, prawda? To są dziurki do trzymania. Nie wiem, czy to pokażę. O! Kadłub jest dość szeroki. O! Kadłub jest dość szeroki. I teraz tak. Ja tutaj go za bardzo nie mam jak złapać. Końcówkami paluszków go trzymam. No i trzeba go wyrzucić jakoś z ręki, co jest bardzo trudne. Więc zrobiłem sobie dziurki. I tak trzymam sobie. I rzucam. Wloty. Zrobione są z depronu 6 mm. Są dość sztywne. A skrzydło ma takie wystające tutaj haczyki, które powodują zakleszczenie się tego. O. I ładnie nam tutaj pasuje wlot do reszty skrzydła. Powietrze wlatuje tutaj do silnika, do wlotu silnika. Leci sobie tu gondolą i wylatuje przez wylot dopalacza, można powiedzieć, oraz tutaj są takie szczeliny, widać, na wylot do chłodzenia silniczka. A na silniczku mam prop saver, a z uwagi na to, że jest lżejszy niż piasta stała, również związane z tym, że żeby uciekać z wagą z ogona. Ta część nie przenosi żadnych obciążeń. Obciążenia przenoszą tutaj te kadłub wewnętrzny, nazwę to tak. Kadłub wewnętrzny przez tutaj te sklejki z mocowaniem skrzydła. Układ kanarda. Z przodu jest profil KFM2. Podstawa z depronu 6 mm. Stopień z depronu 3 mm. Tutaj jest wklejony dźwigar z węgla. Już nie pamiętam, z jakiegoś cienkiego. 1,5 mm, 2 mm. No, wzmacniający ten kanard, bo już udało mi się go w czasie testów na początku właśnie go oderwać przy lądowaniu w trawie. Tutaj mamy mniejszy kąt nachylenia kadłuba i jest płynne przejście w bardziej stromy. Mniej więcej w tym miejscu występuje takie załamanie. A.
skrzydło ma jeszcze takie przyklejone paski depranu, w które będzie wchodzić tutaj gondola silnika. Co teraz zademonstruję? Przyłapię to na śrubki. Wokół śrubek przyklejona jest cienka sklejeczka po to, żebym nie zrobił dziury tym wkrętem. To jest wszystko tutaj ładnie zaszpachlowane i wyprowadzone na gładko. Ok, skrzydło mamy przymocowane. Zobaczmy teraz, jak to wygląda od spodu. To jest to, o czym mówiłem. Te paseczki są po to, że kadłub tutaj ładnie sobie wchodzi. Jak widać, to tutaj nie przenosi żadnych obciążeń. Można powiedzieć, że to jest tylko ozdoba do kadłuba, do którego przymocowane jest skrzydło. Baterię wkładam na sam przód. Powiedzmy, nie będę zasilał. Tu jest, to jest tak, dokładnie to jest bateria Turnigi 1300 mAh 30 do 40C. Jak pamiętam, ona waży około 110 czy 120 gram. Tutaj jeszcze jest ciężarek. Środek ciężkości jest tutaj, że tuż przed skrzydłem. Spróbuję podtrzymać teraz skrzydło w tym miejscu. Na samym koniuszku. No i jeszcze ciągnie to w dół. Można by też spróbować go tak sprawdzić, wyważenie. Wyważenie jest mniej więcej w tym miejscu. I to chyba wszystko, co mogę powiedzieć o tym modelu. Jak ktoś będzie chciał zbudować drugiego Hammerheada, to zapraszam, polecam. Wygląd jest kosmiczny. Naprawdę nietuzinkowy wygląd. Mamy tutaj kaczkę, łamane skrzydło z ujemnym wzniosem, podwójny statecznik. No, wygląda dość atrakcyjnie. Kolega powiedział, że wygląda, jakby miał zaraz komuś dokopać. To wszystko, chłopaki. Dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że ten film pomoże wam rozwiać wątpliwości i znaleźć odpowiedzi na pytania, które Was nurtują.